Witam serdecznie na kanale PrzodoLRP. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o superwulkanach i kilku ich ciekawych przypadkach. Zapraszam do oglądania. Wybuch superwulkanu można zaliczyć do najniebezpieczniejszych zjawisk na Ziemi. Gdyby taki incydent miał miejsce, klimat na całej Ziemi mógłby się gwałtownie zmienić, a duże jej obszary pokryłyby się popiołem bądź utworzyłaby się wielka wyspa. Superwulkan ma wiele potężnych połączonych ze sobą komór pełnych gorącej płynnej magmy. Zbiera się kilka kilometrów pod ziemią, a jak ciśnienie wzrośnie, będzie eksplozja, która uniesie wiele kilometrów sześciennych skał, pyłów i popiołów. Pod ziemią, w Neapolu i przy brzegu Morza Śródziemnego jest superwulkan o średnicy 13 km. Wiemy o nim dzięki kraterom i gazom, które wydostają się ze skał. 39 tysięcy lat temu dzisiejsze pola flegrejskie eksplodowały i zalały okolice lawą. Do atmosfery przedostało się wtedy 450 tysięcy ton dwutlenku siarki. Pokazała się wtedy chmura pyłu, widziana nawet w Rosji. Wysep Apeniński pokrył się popiołem wulkanicznym, co zabiło zwierzęta i rośliny. Dwutlenek siarki zmienił się w kwas siarkowy i powstały chmury zakrywające światło słoneczne. Temperatura w Europie wtedy spadła o 4 stopnie Celsjusza. Pola flegrejskie są zagrożone wulkaniczną erupcją również teraz, ale już mniejszą. W centrum superwulkanu mieszka 80 tysięcy osób, a na całych polach flegrejskich prawie 500 000. Warto wspomnieć jeszcze o amerykańskim superwulkanie Yellowstone. Jest on aktywny. Na jego obszarach mieści się park Yellowstone, znany głównie z gejzerów. 630 tysięcy lat temu z powodu erupcji tego superwulkanu popiół pokrył połowę Stanów Zjednoczonych. Jego warstwa była gruba na 200 metrów. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał, polubcie go i zasubskrybujcie mój kanał. Na koniec poinformuję, że special na 300 subskrypcji będzie za tydzień. Do zobaczenia!